Każdy piłkarz z pewnością powie, że ułożone życie prywatne ma ogromny wpływ na to, jak prezentuje się na boisku. Kuba Rzeźniczak z pewnością bardzo chciałby tego, żeby nowy związek dał mu siłę do osiągania kolejnych sukcesów. Przemek Ofiara, zapraszam do nowego odcinka Futbologii poświęconemu największemu amantowi w polskiej piłce. Mówi się, że za mundurem panny sznurem, ale w polskiej piłkarskiej ekstraklasie ostatnio króluje powiedzenie za rzeźnikiem panny sznurem. Jakub Rzeźniczak, tak jak już wspomniałem we wstępie, no jest największym amantem w polskiej ekstraklasie. Ma ogromne powodzenie u pięknych kobiet i co tu dużo mówić, zmienia partnerki jak rękawiczki. W 2016 roku Kuba Rzeźniczak ożenił się z piękną modelką Edytą Zając. Ten związek niestety długo nie przetrwał. W międzyczasie Kuba miał dziecko z inną kobietą, a teraz związek Edyty i Kuby jest już na finiszu niestety, bo para jest w trakcie rozwodu. Około miesiąc temu informowaliśmy w Super Ekspresie o nowym związku Jakuba Rzeźniczaka. Kuba podczas spaceru, romantycznego spaceru z piękną modelką Karliną został przyłapany przez paparazzi. Para nie szczędziła sobie uścisków, nie szczędziła sobie całusów, nie szczędziła sobie czułości. Wydawało się, że jest to związek na wiele miesięcy, jeżeli nie lat. Miesiąc później pojawiła się już kolejna informacja o Jakubie Rzeźniczaku. Kuba Rzeźniczak jest w związku z nową kobietą, o czym sam poinformował. Magdalena Stępień, równie piękna, równie urodziwa modelka, była uczestniczka magazynu programu Top Model. Kuba chętnie chwali się zdjęciami z nową dziewczyną i widać na tych fotografiach, że piłkarz promienieje szczęściem, a to dobrze, bo to tylko może dodać mu sił i energii przed kolejnymi meczami w barwach Wisły Płock, a może w przyszłości również innego zespołu, ale trzeba pamiętać, że były związek z Edytą Zając, czyli ze swoją byłą małżonką, Kuba Rzeźniczak wspomina bardzo dobrze i swojej byłej partnerce również życzy bardzo dobrze. Posłuchajcie, co Kuba powiedział mi o związku z Edytą Zając tuż przed tym, jak Edyta miała startować w Tańcu z Gwiazdami. Oczywiście, że będę żonie kibicował. Mam nadzieję, że zajdzie jak najdalej, bo pięknie wygląda, ma duży talent, potrafi tańczyć, bo nieraz przetańczyliśmy kilka nocy i mam nadzieję, że pójdzie jej doskonale. W drugiej części Futbologii oczywiście o magazynie Super Sport, który tworzymy z całą redakcją sportową Super Ekspresu. W tym odcinku Super Sportu eksperci zajęli się bliżej Lechem Poznań, który w ostatnim czasie w Ekstraklasie prezentuje się wyśmienicie, przede wszystkim tym, że w Lechu Poznań występuje wielu młodych, obiecujących, już świetnych polskich zawodników, na których Lech będzie mógł w przyszłości zarobić wielkie pieniądze, których z pewnością reprezentacja Polski będzie miała również wielką pociechę. Mowa tu oczywiście o m.in. Jakubie Moderze, Jakubie Kamińskim czy Kamilu Jóźwiaku. Posłuchajcie, co na temat tych młodych piłkarzy powiedzieli eksperci Andrzej Kostyra i Piotr Koźmiński. Panie Andrzeju, w poznańskim Lechu aż roi się od młodych Polaków. Zresztą w ostatnim meczu gol młodego Jóźwiaka, gol młodego Kamińskiego. Aż serce rośnie chyba, patrząc na taki zespół. Dokładnie tak jest. No jest 6 wychowanków, 7 zawodników poniżej 22 roku życia. No to jest to, tak powinna wyglądać kompozycja w każdej drużynie ekstraklasy, że jest powiedzmy 50-50 Polaków zagranicznych. Ta proporcja może się wahać, że tu będzie 1 czy 2 więcej, 1-2 mniej, ale wprowadzanie tych młodych zawodników, to jest Lechowi przynosi dużo splendoru. Ja mówię, chyba zacznę im Lechowi kibicować, bo podoba mi się ta polityka. No, grali bez Gytkiera, który zdecydowanie prowadzi w tabeli strzelców i to nie odbiło się na ich grze. No, strzelili 2 gole i to młodzi chłopcy. Przecież ten Jakub Kamiński ma chyba z Rudy Śląskiej, chłopak zresztą, nawiasem mówiąc, ma 18 lat, Jóźwiak chyba 22. No to jest to, o co chodzi. No aż rzeczywiście, tak jak Przemek powiedziałeś, aż serce rośnie. Piotrek, z Twojego doświadczenia i z Twojej wiedzy, Lech Poznań to w tej chwili zespół, który da się utrzymać, da się takim zespołem zagrać w przyszłym sezonie? Przecież Moder, Kamiński czy Jóźwiak to będą łakome kąski na rynku transferowym.
Tak, natomiast myślę, że ta fabryka talentów będzie te talenty wypuszczać tak jeden po drugim. Oczywiście Lech nie jest w łatwej sytuacji finansowej, bo żaden polski klub nie jest. Na pewno jest Lech w gorszej sytuacji finansowej niż jeszcze kilka lat temu, więc to my jesteśmy zdani na oferty. Jeżeli będą dobre oferty, to nie ma z polskiej ligi, nie ma z polskiego żadnego klubu piłkarza, nie na sprzedaż. Wydaje się, że do wyjazdu dojrzał już Kamil Jóźwiak, tak? I że on będzie pierwszym tym, tą perełką poznańską z tych obecnych, która będzie sprzedana. Myślę, że na Modera i Kamińskiego jest jeszcze za wcześnie, żeby oni tutaj trochę pograli. Widzimy przykład Filipa Marchwińskiego. Niektórzy mówią, że to jest największy talent z całej Akademii Lecha Poznań, ale ciągle balansuje między pierwszym a drugim zespołem. Też się mówiło, że wyjedzie dobrze, że nie wyjechał, że przedłużył kontrakt. On ma potężnego włoskiego agenta, który w przeszłości reprezentował Roberto Carlosa, Ronaldo, Romario. Także prędzej czy później Marchwiński pewnie do Włoch trafi. Natomiast myślę, że to nie jest jeszcze czas. I tak samo nie jest czas dla Kamińskiego, dla Modera. No i Jóźwiak chyba już nawet oficjalnie zapowiadał, że chce odejść. Stąd jakby te ruchy też Lecha, żeby zabezpieczyć tą pozycję po Jóźwiaku. Więc myślę, że on odejdzie jako pierwszy, ale wydaje mi się, że to nie będzie tak, że tak jak mówimy, bo chyba Lech kończył 6 młodymi Polakami ten mecz. To nie będzie tak, że latem 6, 5 czy 4 wyjedzie. 1, 2 myślę maksymalnie. Piszcie w komentarzach, jak podoba Wam się nowa partnerka Jakuba Rzeźniczaka i chciałem zapytać Was też o inną rzecz. Czy sądzicie, że Lech Poznań w przyszłym roku z takim składem może zdobyć Mistrzostwo Polski? Pamiętajcie o subskrybowaniu naszego kanału Supersport na YouTubie. Dawajcie łapki w górę, zaznaczajcie dzwoneczek, żeby zawsze być poinformowanym o nowym odcinku Supersportu, a także Futbologii. Do zobaczenia. Dzięki. Cześć.